Witamy Państwa ponownie. Znamy już pierwsze nieoficjalne wyniki wyborów na urząd prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Podkreślam, są to nadal wyniki nieoficjalne. Zdecydowanie do tej pory prowadzi Jarosław Górczyński. Liczba głosów, jakie uzyskał, to ponad 2600. Na drugim miejscu Zbigniew Duda, na którego zagłosowało ponad 1700 osób. Miejsce trzecie Zdzisław Kałamaga, na którego do tej pory zagłosowało ponad 900 osób. Niewiele ponad 150 głosów zdobył Leszek Sułek. Ponad 100 głosów uzyskał Krzysztof Adamski. Progu 100 głosów nie przekroczył do tej pory Krzysztof Ołownia. Przypominamy, są to pierwsze wstępne, nieoficjalne wyniki. Bądźcie Państwo z nami, na bieżąco będziemy dostarczać informacji, a więcej na naszym portalu lokalnatelewizja.pl, a także na naszym fanpage'u na Facebooku.